Ostatni dzień dzisiaj w Ciacia Pojazd. Jeszcze miałem teraz pójść rano na jeden punkt widokowy, jakieś takie małe ruiny, ale niestety zabraknie mi czasu. I za chwilkę mam kolejną wycieczkę, tym razem do twierdzy Kwalap. Także cóż, jedźcie ze mną. I najważniejsze, że musimy wrócić przed godziną 18, ponieważ o 19 mam już autobus do Cajamarki, także powodzenia sam sobie życzę. A jednak udało się, chociaż się zmachałem. Mirador, Luja, Urko, Ciacia Pojazd. Z takim widokiem na miasto. No tutaj ten dach przeszkadza niestety, ale zaraz to zzoomujemy. Coś tam widać. Głównie to chmury na horyzoncie. Jeszcze tutaj. Ukochane miasteczko Ciacia Pojazd. Tak bardzo mi się podoba tutaj, że żal wyjeżdżać. I niestety takie domostwa. Lekko nie jest. Lekko się tutaj nie żyje. Skromne ruiny Pozo de Janajaku. Taka mała, okrągła budowla. A w środku jest jakaś woda. I taki mały, skromny budynek w okrągłym stylu, właśnie tak jak budowali Ciacia Poja. Budowla jest datowana na rok 1793. A tutaj niby turystyczny viewpoint, ale drzewa zasłaniają, niestety. A jednak da się. I tam już Plaza de Armas. A na horyzoncie chmury i góry. I miasteczko Ciacia Pojazd. Zoom cyfrowy, także jakość nie najciekawsza, ale zbliżenie jest. Życie miejskie się toczy. Jest oczywiście i garbus. Dzisiaj jest sobota rano i widać, że jest jakieś święto tutaj na placu. Ale nic nie słychać. Wszystkie wycieczki wziąłem z tego biura Ciacia Pojazd Travel, także nie kupujcie nic online, ponieważ przepłacicie. Lekko ponad godzinę jazdy z Ciacia Pojazd. Jesteśmy już w miejscowości Noje Tingo. Tutaj jest kolejka linowa, którą właśnie zaraz będziemy jechać. Ale póki co sobie zamówiliśmy lunch. I oczywiście wziąłem kurczaka. A tam miasteczko Noje Tingo. Flaga Peru. I wokoło nas Dolina Tingo. Niesamowicie piękne miejsce. Ech, tylko spójrzcie na to. Starożytna twierdza Kwalap, założona przez cywilizację Ciacia Pojazd, właśnie teraz ukryta w chmurach. I cóż, pierwszy etap to podjeżdżamy sobie busem. Pierwszy etap zajmie nam 10 minut, a później już telekabinas. I to jest stacja naszej kolejki. Pojechali na wysokość 2000 metrów. Nasza pierwsza stacja będzie na wysokości 2000 metrów. Długość trasy to 4 km. Będziemy jechać 20 minut. A Kwalap jest tam na górze na wysokości 3000 metrów. Teraz powoli zjeżdżamy w dół, by później znowu wspinać się w górę.
się i... Tam właśnie rzeka Tingo, Rio Tingo. Just in this cave, in this place is 205 meters high. Mm-hmm. 205 metrów de altura. Yeah. Bastante. ¿Qué tiempo tomaba? Una hora nada más. Sí, pero si las doble vía, yeah, that mountain is 3600 meters above sea level. That's higher than Cuela. Cuela, miejsce datowane na rok 500 i rozbudowywany przez lud Chachapoya mniej więcej do roku 1570. Jedna z najważniejszych stref archeologicznych na świecie, pośród ogromnych gór, nie ma takiej drugiej. Druga co do ważności w Peru, niestety rząd nie chce dać na nią pieniędzy po tym, jak zawaliły się tej mury. Jesteśmy właśnie w muzeum i całą twierdzę Kualap. Możemy tak naprawdę podziwiać tylko tutaj na zdjęciach, ponieważ nie można wejść do środka. Niestety rząd nie dba o to miejsce praktycznie w ogóle. A tutaj możemy podziwiać makietę całej tej twierdzy, jak widać same okrągłe domy. To jest strona południowa twierdzy. Właśnie od tej strony wschodziło słońce. Tam taki wielki, okrągły budynek to jest Templo Mayor, czyli świątynia, w której to odbywały się wszelkie ceremonie. Okazuje się, że Inkowie jednak zdobyli to miejsce, ale uszanowali całą architekturę i organizację tego miejsca. Także to jest tylko może jest takie kilka budynków w stylu inkaskim, czyli prostokątne. A po drugiej stronie strona północna, czyli tam, gdzie zachodziło słońce. Lud Chachapoya i lud Amazonki zostały podbite przez Inków w roku 1470. To był XV wiek, a w XVI wieku już Inkowie ulegli Hiszpanom. I wtedy to miejsce zostało opuszczone przez wszystkich praktycznie. Oprócz strefy archeologicznej jest także strefa z pamiątkami. Jest i kuchnia, i oczywiście zapachy już drażnią nasze podniebienie i kubki smakowe. A my idziemy teraz podziwiać twierdzę Kualap, ale z daleka. I właśnie jak widać, miejsce zamknięte, także możemy pójść tylko tam gdzieś wyżej na punkt widokowy. A po drodze, rzecz jasna, przepiękne widoki na góry. To jest wysokość około 3000 metrów. A niektórzy jadą sobie konno. Ciekawa forma transportu. To chyba bardziej taka atrakcja turystyczna, ponieważ tutaj ta trasa wcale nie jest ciężka. A po drodze refreshment. Woda, napoje. Jedzenie. Banana, czy kukurydza? I pamiątki. Oczywiście pamiątek nigdy za wiele, także następne stanowisko. Następne stanowisko. I tak samo ładnych widoków nigdy dosyć. Kualap 2983 metry. I to tyle. I to tyle, co możemy zobaczyć z całej twierdzy Kualap. Czyli ten fragment murów. Ale za to wokoło, idzie kolega z Barcelony, za to wokoło przepiękna panorama na góry. Tutaj jest mapa całej fortyfikacji od strony południowej. Było główne wejście. No i cóż, jeszcze półtora roku temu była ta forteca możliwa do zwiedzania. Niestety zawaliły się tam gdzieś mury, a rząd Peru kompletnie o to miejsce nie dba. Cóż,
i tylko mury możemy podziwiać. Ciaciapoja budowali okrągłe domy. Po pierwsze, ponieważ była to oszczędność materiału. No i na taką wysokość trzeba jednak te kamienie tutaj wnieść. A drugie to była aerodynamika, ponieważ na takiej wysokości to zawsze bardzo mocno wieje, także tutaj wiatr już wtedy nie uderza w budynki, tylko się prześlizguje pomiędzy nimi. Inkowie w bardzo prosty sposób zdobyli to miejsce, po prostu czekali, a skończą się mieszkańcom zapasy wody i pożywienia, ponieważ Inkowie z reguły nie chcieli walczyć, tylko czekali na takie okazje. Jakieś 80 lat później, kiedy tutaj przybyli Hiszpanie, to wszystkie podbite narody przez Inków zjednoczyły się przeciwko nim razem z Hiszpanami i wtedy upadło całe imperium inkaskie. Rekonstrukcja jednej z chat ludu Ciaciapoya. Idę zobaczyć do środka. Tam już widać, że płonie ogień, ognisko domowe. Spójrzmy. Wielki, okrągły dom. Kryty strzechą. I w każdym takim domostwie, lub w prawie każdym, był specjalny grobowiec, w którym to spoczywały szczątki przodków, które miały się opiekować domostwem. Tak jak tutaj. Jestem troszkę rozczarowany polityką. Tam trwają jakieś prace remontowe mimo wszystko, także mam nadzieję, że za jakiś czas będzie możliwe zwiedzanie tego miejsca, które to jest drugie najważniejsze po Machu Picchu w Peru. Tamta góra za chmurami jest o wiele wyższa niż Kualap, ale jest pokryta chmurami za to. Jestem przekonany, że z Kualap cała okolica wygląda o wiele lepiej. Zielone góry, tam chmury oczywiście, czyli nic nowego. Ta kolejka linowa to jedna z większych atrakcji w Peru. Jest to właśnie pierwsza tego typu. Została budowana przez prawie 2 lata. Przy pomocy helikopterów. Telekabina z Kualap. Słońce wyszło. Także teraz zupełnie inny widok z tej strony. Wielka góra, a na jej szczycie Kualap. A teraz przeprawa przez rzekę do kolejnego małego punktu archeologicznego. A miejsce nazywa się Makro. Rekitila, Makro. W sumie to taki żywy skansen, można powiedzieć. Póki co. Ciekawe, co będzie dalej. To, co widzisz, aka są plantas de tara. Tara, que sirve para curtir el cuero. Para, es medicinal también. Medicinal, porque en Cusco vienen caramelos de tara. Może nie widać, ale tam rośnie awokado. A to jest trzcina cukrowa. Sugar cane. Nasz przewodnik. Zabawny człowiek. I przepiękne tereny naokoło. Góry wiadomo, nie? Makro. Tutaj już fragmenty murów. Kaktusy. I taka piękna droga, a w dole rzeka w wielkim kanionie. I na horyzoncie Kualap. Zygzak. Represent the snake, the water, the rivers. 11-13 wiek, ale prawdopodobnie może być to starsze. Nawet piąty. Un lugar administrativo. En el cual todas estas personas que vivían en este pequeño ayllu o yacta estaban encargados. Bogato zdobione ruiny.
symbol węża i prawdopodobnie przykształtował to jakieś ważne osobistości. Tutaj mogły także odbywać się ceremonie i również kontrolowano stąd całą dolinę Utcubamba. Orificios que servía para poner las maderas y hacer el segundo piso lo que vimos en la casa. To są właśnie zachowane fragmenty tych okrągłych domów, que, które były na Kualak. Igual que vimos en Kuala. Aha. Kolejne ruiny. Tam jakiś mur wielki stoi. Przyznam, że bardzo ciekawe miejsce na zboczu Wielkiej Góry. Kto by się spodziewał, ale widzicie. Lody Chachapoyas właśnie tak żyły. Kultura Chachapoyas, czyli wszystkie takie te półokrągłe budowle. Julia, zigzag and double rombo. Is it also made out of stone? Wyobraźcie sobie tutaj mieszkać. Ale myślę, że było ciekawie w tamtych czasach. Niesamowite, ale to miejsce zajmuje aż 3 hektary. Ciągnie się i ciągnie aż tam, hen. Chachapoyas, prawie że na styk, jest godzina 18:07. Ja muszę szybko biec teraz do swojego hostelu. Zapłacić, wymeldować się i biec na autobus do Cajamarki. Chachapoyas, białe miasto. Białe miasto, ponieważ tutaj wszystkie domy są białe. Biało-brązowe. No tak jest prawo, jeżeli ktoś sobie pomaluje dom w innym kolorze, to musi zapłacić karę 50 tysięcy soli. Mój autokar. To będzie, kurczę, jazda. 11 godzin. A jest to podobno jedna z najpiękniejszych tras tutaj właśnie, ta prowadząca Chachapoyas do Cajamarki, ale nie w nocy, tylko w dzień, także życzcie mi szczęścia. Do następnego, do rana.